Cześć! Dzisiaj jesteśmy na styku ulic Gizewiusza z Olsztyńską i chcemy Wam pokazać wyjątkową, eklektyczną kamienicę, która właściwie ma dwa adresy. Taka ciekawostka. Przed wojną ulica Gizewiusza nazywała się Pausenstrasse, a ulica Olsztyńska na tym odcinku nazywała się Zendenhauptstrasse. Po wojnie ulica Gizewiusza nosiła nazwę Die Bois, przez mieszkańców nazywana Dubojsa. Zapraszam. Znajdujemy się przy fasadzie zachodniej. Od dołu widzimy jeszcze piwnice, które poprzez zmianę wysokości gruntów są teraz trochę przysłonięte. Na kamiennym fundamencie płaska tynkowa opaska wokół okien przy piwnicach, zakończona zwornikiem. Parter boniowany, ale z wysuniętymi boniami narożnymi przy brzegach budynków, które jakby tworzą nam taką ramę przy całej elewacji, i mamy malowany szyld z przebitkami jeszcze starego szyldu powszechnej spółdzielni spożywczej w Ostródzie. Szyld ujęty jest w profilowanej ramie z takim zwornikiem zawijanym. Na naszych pilastrach znajduje się belkowania, a na belkowaniu naczółek. I mamy naprzemiennie naczółek trójkątny, półokrągły i trójkątny. Tutaj właściwie zamyka się nam nasze boniowanie znowu po bokach. Gzyms międzypiętrowy i znowu trzy okna. Przy czym okna tej kondygnacji są różnej szerokości. Jedno malutkie od klatki schodowej i potem znowu okna mieszkania, które się tam znajduje. No i te dwa nasze okna tych mieszkań przełamane są dwiema belkami wykonanymi w narzucie tynkowym. I znowu pojawia nam się gzyms międzypiętrowy wyznaczający, w którym miejscu znajduje się strop, i rozbudowana opaska wokół okienna okna na poddaszu. Cały nasz dach jest jakby wykończony na fasadzie wolutą zaślimaczającą się od dołu, kończącą właśnie na górze. I górna woluta staje się taką bazą dla sterczyn. Ta sterczyna po bokach ujęta dwoma kulami. Widzimy też, że nasza stolarka drzwiowa przy tej kamienicy była zadedykowana, konkretnie zaprojektowana do tej kamienicy. I widzimy transfer obróbki środkowej poduszki naszych drzwi, tej naszej środkowej płóciny. Jest to przekopiowana forma do opaski wokół okiennej naszego okna w najwyższej kondygnacji związanego z poddaszem. Przechodzimy do naszej południowej fasady, gdzie tak samo jak w poprzedniej mamy kamienny dół opaski wokół okien piwnic, gzyms międzypiętrowy, gładką ścianę, proste opaski wokół okien, dużych witryn sklepowych oraz boniowanie ujęte na brzegu i narożniku kamienicy. Gzyms międzypiętrowy i takie same obróbkę okien, przy czym przy tych oknach brakuje nam boni w kształcie tego kryształku pod gzymsem podokiennym, i mamy naczółek trójkątny, dwa półokrągłe i znowu naczółek trójkątny. Gzyms międzypiętrowy wyznaczający strop i malutkie okienka tej kondygnacji, niczym strychowe, i gzyms międzypiętrowy łączący nam elewację razem z konstrukcją dachu. Wejście do sklepu jest zakończone właśnie boniami, które są przykryte szyldem ułożonymi w łuk i impostem nad portalem drzwi.
i zauważamy różnicę między obrówką tego okna, gdyż wcześniej tam się znajdowała tak naprawdę, znajdował się tam wcześniej balkon i poprzez ucięty gzyms podokienny widzimy, że wcześniej tam były drzwi balkonowe. W kolejnej kondygnacji pojawia się znowu opaska wokół okienna, ale jest to blenda. Blenda, czyli nie ma okna, ale jest w zagłębieniu. O tym balkonie tutaj wiemy od jednej z mieszkanek, która mieszka tutaj od 70 lat. Jesteśmy w bardzo ciekawej piwnicy. Muszę przyznać, że jesteśmy sami w ogóle zadziwieni jej wielkością, otwartymi przestrzeniami. Piwnica jest dosyć wysoka, sklepiona sklepieniem klejna, czyli takim właśnie naszym bębnowym sklepieniem na szynie. Ale też, co jest bardzo ciekawe, wielkość piwnic, które się tutaj znajdują i zapewne tutaj były w ogóle otwarte przestrzenie. Tutaj mamy właśnie taki wymurowany, bardzo imponujący, duży łuk, którym możemy wejść właśnie do tego kolejnego pomieszczenia, w którym znajduje się piwnica. I piwnica też jest bardzo imponująca, bo właściwie ma prawie 30 metrów, jak nie więcej. I też dzieli się właśnie tymi sklepieniami na pewne segmenty. Widzimy tutaj na całości zachowaną posadzkę ceglaną, często dosyć brudną od węgla, miejscami właśnie uzupełnianą betonem. I co odróżnia posadzkę ceglaną od betonowej, to jest to, że cegła przyjmuje i oddaje wilgoć, a beton ją będzie zatrzymywał. Mamy takie piękne właśnie kute zawiasy. Zapewne na wszystkich tutaj tych pomieszczeniach takie się znajdowały. Przypomina sobie trochę takie drzewo z takim zaślimaczoną właśnie jakby gałązką i na samym końcu zakończone serduszkiem. Imponująca jest ich właściwie masywność, no i całokształt, jak pięknie wyglądają. W tym pomieszczeniu znajdowała się dawniej kotłownia ogrzewająca lokal usługowy, czyli dawny sklep na górze. Przybrudzenie właściwie sufitu to są dwie kwestie. Nie jest to grzyb, jest to po prostu sadza z kotłowni i pył od węgla, który był wrzucony tutaj tym sypem. I właściwie gdyby przyjechać palcem, no to mamy węgiel na palcu. Jesteśmy przy ostatniej kondygnacji naszej eklektycznej kamienicy i ciekawostka jest taka, że pojawia się nam nowy system schodowy. Mamy schody młynarskie, takie jak były w młynie, bardzo prosta konstrukcja, ale przy tym bardzo wąska i stroma, wręcz przypominająca trochę drabinę. Jesteśmy na poddaszu, a właściwie strychu, bo tak to się ujmuje zawsze przez mieszkańców. Widzimy dużą, otwartą przestrzeń i sznurki, na których mieszkańcy suszą pranie. Jak spojrzymy na podłogę, widzimy, jakie były tak naprawdę deski w tych mieszkaniach. Te tutaj właściwie uległy już trochę mruszeniu z racji wody, która i wilgotności z prania, które tutaj często wisi. No i też co zawsze możemy zobaczyć na poddaszu, czyli jeśli nie mamy przegród żadnych w postaci ścian, widzimy kominy. I widzimy, że nasza kamienica posiada aż 3 kominy. Jak podejdziemy tutaj do okna, to widzimy, że mieszkańcy tej kamienicy mają widok na meandrującą drwęcę. Przed strychem widzimy dosyć ciekawy element konstrukcyjny. Przypomina to taką służkę, która w kościele spływa w mur, a jest to element konstrukcyjny przytrzymujący właśnie tutaj u góry tą belkę. Dzięki uszkodzeniom tutaj na górze widzimy konstrukcję tego dachu, w sensie stropów, jak wyglądały stropy, że stropy były drewniane bele, na nie były nabite dechy, na te dechy naciągnięta tak naprawdę taka mata słomiana i to dzięki temu umożliwiało obrzucenie tego tynkiem. I takie stropy są we wszystkich tych kamienicach, w mieszkaniach.
Ciekawostka taka, że właściwie identyczna stolarka schodowa znajduje się na Kolejowej 4. Co też świadczy o tym, że mimo że te budynki różnią się od siebie tam wiekiem 30-50 lat, to te formy, na które pracowały pokolenia tych wszystkich frezów, wykorzystywane były przez bardzo długą ciągłość czasu. Schody mamy w postaci stopni znajdujących się na wymurowanej konstrukcji, dzięki czemu nie są one w konstrukcji policzkowej. Zapewnia to, że nie skrzypią nam schody i nie słychać tego w mieszkaniach, że ktoś idzie po klatce schodowej. Na naszych stopniach mamy nabite listewki, bardzo dobrze zachowane na górze, dzięki czemu nie ścierają nam się schody. Jak przejdziemy się troszeczkę na dół, gdzie jest dużo większe tarcie i ruch, będziemy widzieć te zniszczenie, nawet braki w tych listewkach. No i forma listwy przypodłogowej, właściwie identyczna do tych, które teraz są bardzo popularne i modne, czyli widzimy, że nadal naśladujemy te pokolenia, które to dawniej wypracowały i korzystamy z tego. Są one dosyć takie płaskie, ale wysokie, zakończone takim właśnie frezem, noskiem. Widzimy właśnie mocowanie okien i formę jego właśnie zamykania, taką charakterystyczną, przekładaną niczym skobel klameczką. Przyglądając się zniszczonej tak naprawdę, zniszczonym ścianom naszej klatki schodowej, przebija nam się z odpadającej, łuszczącej się farby malowidło ścienne, dlatego że te klatki były bogato zdobione, pięknie malowane. Zachowane stare rurki gazowe na suficie z takim właściwie wyjściem tutaj zaraz przy lampie. I to nie jest zasilanie gazu do domów, a jest to oświetlenie. Dawniej w tej kamienicy oświetlenie klatki schodowej było gazowe, później zostało wyparte przez elektryczność. Jak wspomnieliśmy, mieszkania ogrzewane tutaj są piecami kaflowymi. Tutaj mamy akurat całkiem nowy piec, ale piece zawsze miały mieć formę taką reprezentacyjną, bardzo ozdobną. I mimo że to są nowe formy, dalej one pozostają takie pięknie, pięknie ozdobne. Jesteśmy właściwie na wejściu naszej kamienicy przy ulicy Gizewiusza. Drzwi od ulicy Gizewiusza obecnie zamknięte, zastawione, nieczynne, ale ciekawą sprawą jest samozamykacz w formie takiej sprężyny. W tym momencie już jakby nieumocowany i niefunkcjonujący, ale wcześniej tak wyglądały samozamykacze. Od tyłu właściwie budynku, od ulicy Olsztyńskiej, widzimy, że mamy dobudowaną część. Widzimy to poprzez ospajanie się cegły, jakby mur odchodzi od tej pierwotnej substancji wybudowanej troszkę wcześniej. Zapewne wynikało to z potrzeb zorganizowania toalet w momencie podłączenia kanalizacji do tego budynku. Jak będziecie szli teraz ulicą Olsztyńską bądź Gizewiusza, zwróćcie uwagę na piękno tej eklektycznej kamienicy. Eklektycznej, bo łączącej wiele różnych stylów i wiele form dla różnej stylistyki. Klasycystycznej, neorenesansowej, barokowej. Tutaj nawet wkrada nam się troszkę do tej 130-letniej kamienicy. Troszkę secesja, dlatego że mamy różną proporcję w fasadzie naszej pięknej kamienicy. Dziś jest troszeczkę zaniedbana, zapomniana, ale dzięki temu możemy czytać z niej więcej i więcej zrozumieć. Dziękuję Wam i zapraszam na kolejne materiały.